Well, after lunch, now we've got to put our thinking caps on. I teraz właśnie po obiedzie jesteśmy gotowi, żeby trochę pomyśleć. Uh, you know, uh, I was running a series of workshops like this in New Zealand. Kiedy w Nowej Zelandii prowadziłem podobne warsztaty. And they had people from Hawaii. I tam były również obecne osoby z Hawajów. And from the Pacific Islands. I z innych wysp Oceanu Pacyficznego. And they can see i oni naprawdę potrafili śpiewać. Można było słuchać i słuchać i słuchać jak and I, said to, and I pewnego dnia po południu powiedziałem, że kiedy będę kłaść się do łóżka, i otoczycie moje łóżko i będziecie po prostu and you know, mi śpiewać. That. I naprawdę to zrobili. I zasnąłem jak małe dziecko. To było takie piękne. And me of that. I to mi właśnie przypomniało to doświadczenie. Have you ever been frightened, Czy Wy się wystraszyli własnego cienia kiedyś? Serio? Ja to po polsku powiem, ok? Schodziłem na dół z tam w tym budynku. I mówię, poog... czekałem, żebyś tłumaczył. Na angielski. No, Na Schodziłem... Schodziłem na dół z schodami I mówię, tak sobie poglądam tam trochę. I schodzę na dół i tak oglądam się. I nagle obejrzałem się i wrasnąłem. Tam było lustro i zobaczyłem swój własny cień. I tak się wystraszyłem. <laughs> I sam się do siebie śmiałem później. Zapomniałem. <laughs> oh, boy. Look, just before uh, I move on with the topic. Uh, yeah, that's right. Uh, in response to our discussion this morning, I would like to say two things. Nim rozpoczniemy kolejną prezentację, chciałbym jeszcze nawiązać do porannego wykładu. Please, what I'm trying to share with you. To, co staram się z wami, tym, co staram się z wami podzielić. Is to take you away, to take your mind away from the details sort of uh, arguments or little points that we often sort of discuss. Chciałbym chcę odwrócić was umysł od takich pewnych małych szczegółów często debatowanych. And to demonstrate to you that God had a greater purpose for the prophetic. Po to, aby pokazać Wam, że Pan Bóg miał o wiele większy cel w darze proroctwa. Większy obraz. I tak jak już wcześniej dzieliłem się tym, Ellen White jasno to rozumiała, at things from the że kiedy patrzymy na pewne rzeczy z większej perspektywy, will help you to pomoże Wam zrozumieć bardziej znaczenie kontekstu, które to umożliwia nam w lepszy sposób zrozumieć znaczenie tego w teraźniejszym rzecz, życiu i w pośród rzeczy, które napotykamy dziś. W trakcie życia Ellen White, ludzie w zły sposób używali świadectw. I proszę, posłuchajcie, co, co, co powtórzę za Ellen White. Lay Sister White right to the one side. Lay her aside. Lay Sister White aside. Don't you never quote my words again as long as you live. Nie cytuj... Kolejny raz moich słów tak długo, jak żyjesz. Until you can obey the Bible. Dopóki nie będziesz w stanie być posłusznym Biblii. When you take the Bible and make that your food. pamiętaj, że kiedy bierzesz Biblię i stawiasz i czynisz się swoim pożywieniem. And your meat. I Twoim mięsem. And your drink. I Twoim napojem. And make that the element of your character. I i to czynisz elementem twojego charakteru. Wtedy dopiero będziesz wiedział, jak lepiej, w jaki sposób otrzymać rady od Boga. Nie cytuj. siostra White powiedziała to, siostra White powiedziała to. Dzielę tak. Set the Lord God of Israel. Muftak mówi Pan Bóg During her time people misuse the prophetic voice. W trakcie jej życia ludzie w zły sposób używali jej świadectw. She didn't say my counsel is not important. Ona nie mówiła, że jej rady nie są ważne. But use it in the right way. Ale proszę używajmy ich w właściwy sposób. I Wydaje mi się, że to jest właśnie e, główna myśl tego co chcę z wami się podzielić. Nie uh, I'm not sure whether it's, happening here. it's happening in Australia. Wiem, czy wszystko to ma miejsce tutaj, ale na pewno w Australii. And in New Zealand. I w Nowej Zelandii, uh, people often come to me and they complain. I ludzie przychodzą do mnie i narzekają. That in some churches, że w niektórych zborach nie można usłyszeć kazania na podstawie Biblii. read and quote Ellen White. Przez kazanie całe ludzie po prostu cytują fragmenty z pism Ellen White. She was quite clear. bardzo jasno wyrażała się na ten temat. back to the of God, to the Bible. Powróć do słowa Bożego, do Biblii. I think important for us to consider. I myślę, że jest to ważne dla nas, aby to rozważyć. And I hope. That you the point that I, I mam nadzieję, że jest to dla was czytelne i, i, i otrzymujecie to, o co mówię. Trying to recapture the big picture and the impact of the prophetic voice. A więc postarajmy się właśnie odświeżyć ten wielki szerszy obraz i proroczy głos. Now, I'm not quite sure whether you're all aware. Nie wiem, czy wszyscy jesteśmy tego świadomi że smack w 1863 roku w trakcie trwania wojny secesyjnej Ellen White was taken in the vision. Ale zabrano Ellen White w widzeniu uh, 45 minutes health. W 45-minutowym widzeniu dotyczącym zdrowia. I zaraz przystąpię do podzielenia się całej historii, która jest tłem do tego wydarzenia. W piątek wieczorem otrzymała tą wizję during the opening Sabbath prayer. podczas modlitwy na rozpoczęcie sabbatu. So I i raised certain questions. I postawić kilka pytań. Po pierwsze, dlaczego było tak ważne dla Boga, aby skonfrontować zrastający kościół z poselstwem zdrowia? In what way was that message or that emphasis different to the health reformers of the 1830s? W jaki sposób to, to doświadczenie było inne e, dla, niż dla pro, pro, pionierów na początku 1840. lat? Tak. Wtedy nie wymyśleliśmy przecież po, poselstwa, reformy zdrowia. I zaraz jeszcze dowiecie się kilka interesujących faktów. Więc pytanie brzmi: co stanowi o tą stawkę? You have already I have already shared with you that outline. Tutaj już widzieliście ten ten wykres. But let me take you a step further. Ale pozwólcie, że postawimy krok dalej. After uh, coming up with a name? Po tym jak ustaliliśmy imię. In 1863 we have general conference. W 1863 roku odbyła się generalna konferencja. During the general conference James White was appointed as our first president. Podczas właśnie tej konferencji James White został wybrany na przewodniczącego. And he declined to accept that nomination. On nie uznał tej nominacji. Why? Dlaczego? Because he was very sick ponieważ był bardzo chory. Miał kilka zawałów serca. Przeżywał depresję. był przepracowany, tired, zmęczony, discouraged. i zniechęcony. And what happens few, just shortly after, czyli tuż po zakończeniu tej konferencji. W June, June 5 czerwca. Ellen White otrzymała wizję dotyczącą zdrowia. So that's the outline. Więc tak wygląda wykres. What Co chciałem również zauważyć. That as early as 1855. Bo już tak wcześniej jak w 1855. Ellen White began to address serious spiritual problems within the growing community. Ellen White adresowała kilka bardzo ważnych, powstających duchowych problemów w społeczności. Więc oglądamy właśnie bardzo interesujący czas zmian. Na tym etapie nasz ruch nie był jeszcze gotowy, aby myśleć o, o tej podróży w ten, ten zmieniający się świat. I have already pointed out in Już mówiłem o tym jaki wielki kryzys panował w społeczeństwie w tym czasie. I also suggest zasugerować, że that our church was in the point of również na Kryzys dotyczył naszego kościoła. And I, come back to that. I do tego jeszcze wrócę. But I want you to consider only that around 1800, between 1800 and 1850, Ale zwróćmy tylko uwagę, że w pierwszej połowie XIX wieku średnia wieku wynosiła 37 lat. age W drugiej połowie XIX wieku podniesiona została ta średnia wieku do 40 lat. Z różnych względów zdrowie nie było tym, co tak bardzo ludzie się zajmowali. In American society, we have a great awakening in the area of health reforms in 1830s. Certain uh, Christian denominations became aware of the unhealthy climate. Pewne denominacje chrześcijańskie były, zaczęły być świadome tego klimatu, który panował, który był powszechny brak zdrowia. And they promoted I zaczęli promować wegetarianizm, air, świeże powietrze, exercise, ćwiczenia from unikanie używek, and the use of water. zastosowywanie wody. So see, that began in 1830, not by the A więc to wszystko już miało swój początek w latach 30 Nie zapoczątkowane zostało przez Kościół Adwentystów. But what was interesting? Ale co było bardzo interesujące? Ale adwentyści w ogóle się tym nie zajmowali. Dlaczego? Ponieważ oczekiwali powtórnego przyjścia Jezusa. I tak bardzo byli aktywnymi. żeby poszerzać dzieło, didn't care about health. Że nie zajmowali się zdrowiem, nie, nie zależało im na And tym. Więc co so, co możemy zauważyć? że in the area of jeśli chodzi o dietę, wczesny kościoł adwentystów odzwierciedlał przeciętny styl życia społeczności amerykańskiej. I niektóre z tych pra praktyk były naprawdę bardzo prymitywne. Dla przykładu, jeśli chodzi o dietę. You know what diet was like? Wiecie, na czym polegała dieta w tym czasie? We ate meat in the morning, Ja jadono mięso rano, na obiad and evening. i na kolację. And the leftovers they they left aside. A resztki, które pozostawały, gromadzono, i one były konsumowane w następnego poranka. Nie posiadali wtedy diety takiej, jak my dzisiaj prowadzimy. W tym czasie nasi kaznodziejowie czasem zachpadali na takie głębokie choroby, że nie mogli nawet uczestniczyć na spotkania. I ponad tym wszystkim, that heavy food. Podczas spożywania tego ciężkiego jedzenia They were tea and coffee, pili herbatę, kawę, it was all spiced, bo, bo tam były też różne przyprawy, które pomagały im w trawieniu. I w ten sposób praktycznie zabijali siebie samych. So, A zatem musimy zadać pytania podczas tych, tego, tego, tego etapu kształtowania się. In God's, in God's mind God is preparing the movement for mission. Pan Bóg w Jego so umyśle przygotowuje ruch do misji. Naturally. Więc tak naturalnie. It was important for God to help the church refocus on something very essential. Było ważne dla Pana Boga, aby kościół ponownie skupił się na czymś bardzo podstawowym. But What I would like to suggest to you? Ale to, co chciałbym wam zaproponować. To nie chodziło o samo jedzenie, jakoby ono stanowiło problem. Problem był o wiele bardziej ważny, szeroki. To był duchowy problem. Co? Duchowy problem? Spróbuję wam to wykazać. W pierwszym tomie świadectw zboru. Tak bardzo szybko będę przez ten materiał przechodził, ale chciałem, żebyście uchwycili o co tam się działo w tym czasie. messages to the White zaczynała wysyłać świadectwa do różnych kościołów. trusted too much to the strength of the argument, and have not had Słudzy pana, zbyt mocno zaufali sile argumentów i nie podlegali tak mocno na Bogu, jak powinni. A więc potrafili dobrze obronić swoją teologię. Ale stracili swoje zaufanie do Boga. Then she says the servants of God must have truth in the soul. Dalej mówi że e, słudzy Boży muszą mieć prawdę w duszy kościół prawie zupełnie zatracił duchowość i wiarę from the servants among the servants of god oraz Kościele brakowało wiary Więc can you see now as early as 1855 while the church is progressively growing a więc, tak wcześniej jak w 1850, roku, roku, podczas kiedy Kościół jeszcze wzrastał, about były pewne problemy dotyczące duchowości. Very quickly. A jeszcze tak szybciutko. A form of will not save any. Forma pobożności nikogo nie zbawi. Must have a deep, a Wszyscy muszą mieć głębokie i żywe doświadczenia. Nie wiem, czy jesteście of what co during the w Millerite. Movement. Nie wiem, czy miałacie świadomość, to działo się podczas ruchu milaryckiego. Ludzie należący do milarytów tak byli przekonani do, do, o tym, że Jezus nadchodzi, że całe skupienie poświęcali na duchowym przygotowaniu. Odwiedzali się nawzajem i mówili.

Niektórzy część pracy w sześciu, sześciu dni przenosili na siódmy. Ludzie tak bardzo zajmowali się pracą i zgromadzeniem środków materialnych, the into the hours, że nawet przenosili tego ducha do godzin szabatu. You know, in the Bible, the story is different. A wiecie, że w Biblii inaczej? To in fact, I suggest to you that we have to learn something from our Jewish brothers. I myślę, że powinniśmy się czegoś nauczyć od naszych braci Żydów. Because in the Bible you've got anticipation of the Sabbath. Ponieważ w Biblii mamy coś takiego, oczekiwanie na nadchodzący Shabbat. You await in anticipation of the day of the law. A więc cały czas oczekujesz nastania Dnia Pańskiego. The first day towards the Sabbath. Pierwszy dzień zbliżał się do Sabbatku. Drugi, Third, trzeci, fourth, kolejny, fifth. piąty. Then came the day of, I tedy, tedy nas day of preparation. preparation. Dzień przygotowania. And then at the end of the day in the evening, the family gathered. I wtedy na, na koniec właśnie tego dnia wieczorem rodzina się zbiera. And they welcome the Lord of the Sabbath. I przy witają właśnie razem Sabbat. And so during that time, i w tym czasie people just were getting too busy. Oni byli po prostu zbyt zajęci. But notice this one is very very interesting. Zwróćmy uwagę na ten ostatni. I saw that some were withering spirituality. Widziałam, że niektórzy gniją duchowo. They have lived some time watching to keep their brethren straight. Przez pewien czas żyli tylko po to, aby pilnować braci, by trzymali się prosto. Szukając każdego błędu, aby przysporzyć im kłopotu. Czy coś się zmieniło od tego czasu? Czy zmieniło się? Mam nadzieję, że tak. Ale wiecie co? Nadal tak czynimy. Nadal tak czynimy as tak early szybko jak w 1850 roku Ellen White began to mówiła o tym jaki wielkie szkody wywołuje używanie tytoniu i innych tego typu substancji w 1856 roku Niektórzy z członków naszego kościoła, a również i kaznodziei e, e, żuło tabakę. John Andrews James White wrote number of articles in Review and Herald. John Andrews i James White napisali wiele artykułów w Review and Herald od 1856 saying roku to the people, why do you spend money on those on those uh, harmful things? I mówili dlaczego wydajecie pieniądze na te rzeczy, które wam nie służą? Why don't you commit money to the mission? Dlaczego nie chcecie przeznaczyć tych pieniędzy na misję? I don't know whether you are aware. się tego świadomi? That James and Ellen White, their home was open to lonely people. Ale dom Ellen White i Jamesa they był otwarty dla ludzi, którzy they mieli pieniędzy, którzy, people that were in trouble. którzy byli samotni, pozbawieni mieszkania, którzy byli w problemach. That was they, that was their mission. To było ich misją. Now, this is an interesting one. Tu też jest bardzo ciekawy fragment. W 1858 roku Our church members, well, they were studying Bible, nasi członkowie czytali Biblię i uświadomili sobie, że Biblia naucza o czystym i nieczystym mięsie. Pastor Haskell. I pastor Heskel became so adamant about this issue. I tak bardzo mu zależało na ten, na ten temacie. That he wanted to sort of to make the issue of pork a matter of church uh, fellowship. Więc chciał uczynić Chciał uczynić kwestię spożywania wieprzowiny kryterium członkostwa. So he came to Ellen White. A zatem przyszedł Ellen White. And this is the response that she gave in 1858. W 1858 roku ona dała mu taką odpowiedź. Zobaczyłam, że Twoje poglądy odnośnie odrzucenia wieprzowiny nie wyrządzą szkody, jeżeli zachowasz je dla siebie. W swoim osądzie i przekonaniu uczyniłeś to pytanie testem i swoimi czynami dowodzisz wiary w tej kwestii. Jeżeli Bóg chce, aby Jego lud powstrzymał się od jedzenia wieprzowiny, przekona ich do tego. Jeżeli obowiązkiem Kościoła jest wstrzymywanie się od jedzenia mięsa świni, Bóg objawi to w większej liczbie osób niż dwie czy trzy. On nauczy Kościół tego obowiązku. Widziałam, że aniołowie Boży poprowadzą ludzi nie szybciej, niż są w stanie przyjąć i wdrożyć istotne sprawdy. Wydaje się być całkiem otwarta w swoim umyśle, jeśli chodzi o użycie mięsa wieprzowego. I wiecie co? Zadaję pytanie. Czy jest to możliwe, że Bóg też jest bardziej otwarty w tym, aby prowadzić truth, ludzi do zrozumienia z prawdy that we are. niż my jesteśmy? Ellen White została powołana przez Boga. Sometime around the end of December 1844. Około grudnia 1844 roku. Sunday keeping Christian. Jako chrześcijanie, który święci niedzielę. They continued to eat and kept Sunday. I nadal przez dwa lata święciła niedzielę. Only at the second part of 1846. Dopiero w drugiej części 56 roku. After James White and Ellen White started Joseph Bates pamphlet on Sabbath, po tym jak Ellen i James White'owie studiowali ulotkę, którą przygotował jo Joseph White, Bates i w Biblii i dopiero wtedy zaakceptowali sobotę. Is it possible that God to allows people to możliwe, że Pan Bóg po 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 powoli po pozwala, aby ludzie wzrastali? You'll have to that. Zadaj odpowiedźcie na to pytanie. But he is more important. Ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny. Pastor Jarku, I'm going to say something later on. coś jeszcze jeszcze powiem. Zastanawiam się, czy to mam powiedzieć. And maybe after I'll Może jak to powiem, to zadasz sobie pytanie, czemu zaprosiłem tego gościa. Ale myślę, że jeszcze zrozumiesz to, z czym się podzielę za chwilę. John Andrews. John Andrews. Nasz najlepszy naukowiec. Bardzo człowiek o jasnym umyśle, Umarł bardzo wcześnie. Those guys back then were so committed to God's work. Ci ludzie wtedy byli tak bardzo poświęconymi. że they work day. Że pracowali dzień i noc. W ogóle nie zajmowali się sobą. Zwróćcie uwagę, w jaki sposób on podaje namysłowi ten wczesny okres w 1871 roku. Kiedy rozpoczęłam. Powinno a... rozpocząłem. Kiedy rozpocząłem służbę chrześcijańską w wieku 21 lat, nie cieszyłem się dobrym zdrowym. Nie byłem w żadnej mierze człowiekiem niepowściągliwym, jak często się mówi. Nie miałem jednak właściwego pojęcia o chrześcijańskiej wstrzemięźliwości. Ciągle towarzyszyły mi niepokój umysłu, często wielki. Wspólnie z kilkoma innymi osobami, a raczej próbując szerzyć niepopularną prawdę, spadł na mnie ciężar wielkiej troski i konieczność pracy ponad siły, często zajmującej nie tylko dzień, ale również większą część nocy. Can you? Can you see what Czy możesz się zrozumieć, co on mówi? Passion, Pasja. Overwork, przepracowanie. poświęcenie. Leads to stresses, anxiety. To powoduje stres, niepokój. I chciałbym wam zasugerować, tak jak chcę podsumować całą tą część. Among those early seven Day Adventists around that time there was a crisis point. w tym wczesnym etapie był bardzo duży kryzys. Spiritual life, polegający uh, wrong uh, health practices, z, też na złych praktykach zdrowotnych. Unbalanced life, nie z, braku zbalansowanego życia. of spirituality, braku duchowości. Ale mali, mieli imię adwentyści dnia Siódmego. And so, azatem something happened. Co się wydarzyło? On June 5. 5 czerwca. Well, it's quite interesting. I to bardzo interesujące. It was a Friday. To był piątek. And Alan White and James White instead of resting. I Alan White a również i James zamiast odpoczywać in preparation for the Sabbath. Przygotowując się do soboty. They traveled from Battle Creek to Otsego. Uh, they traveled. traveled from Battle Creek. <laughs> and they stopped at the home of the Hilliard family. Uh, something's not working, my friends. Okay. And Mer Ellen White wrote uh, in Review and Herald. I, review... It was in the home of family, I Ellen White napisała właśnie w Review and Herald, że miało to miejsce w domu rodziny Hillard, that received że, kiedy, że właśnie wtedy otrzymałam wizję. Moje pytanie brzmiało, czemu Ellen White otrzymała swoją wizję na początku Rozpoczęcia sabato. Czy to był tylko zbieg okoliczności, czy była w tym pewne działanie intencjonalne? Następnego dnia, 6 czerwca napisała pewien manuskrypt. And in this manuscript she, opened, she opened the manuscript in such a, with such a statement. I w ten manuskrypt rozpoczyna się od takiego zdania. Sabbath June 6 1863 I was shown some things in regard to my husband and myself. Sobat 6 czerwca 1863 roku pokazano mi pewne rzeczy odnoszące się do mnie i mojego męża. When you see what happened they traveled to the home of Heliots. A więc zwróćmy uwagę oni podróżowali i dotarli do domu Hilliard's Why? Dlaczego? To support couple of evangelists who were to begin mission on Sabbath afternoon. Aby wesprzeć małżeństwo misjonarzy, którzy mieli rozpocząć swoją misję w sobotę po południu. They were both Oboje byli niezdrowi. Nie mieli się dobrze. Oni zamiast odpoczywać podróżowali. So my question was I moje pytanie brzmi why was it important for God to buck in Dlaczego władza Pana Boga było ważne by wkroczyć do akcji What happened that evening Co działo się wtedy tego wieczora Ellen White was asked to offer a Sabbath opening prayer Ellen White została poproszona aby rozpocząć sabbat przez modlitwę She came over to her husband Odeszła do swego męża and put her hand over his shoulder Położyła rękę na jego ramieniu i zaczęła się modlić, ponieważ on nie czuł się dobrze. I podczas tej modlitwy otrzymała 45-minutową wizję. I oto co napisała: Widziałam, że szatan nie ustawał w wysiłkach, aby zniszczyć naszą użyteczność. Widziałam, że nie, rozumie, nie, nie rozumieliśmy głębi ani przenikliwości wzajemnych rozterek. Oba serca były szczególnie wrażliwe, dlatego oboje powinniśmy być ostrożni, aby nie sprawiać drugiemu cienia smutku. Próby przyjdą, ale silni we wzajemnej miłości, każdy daleko współczujący drugiemu, zjednoczeni w pracy dla Boga, możemy stać razem godnie i wiernie, a każda próba. Pokonana zrodzi tylko dobro. Can you see what's in this story? Czy możemy zrozumieć, co dzieje się tutaj w tej historii? Can you what she is Czy rozumiecie, o czym ona mówi? Pracowanie ponad siły miało wpływ na pojawienie się pewnych napięć pomiędzy Ellen White a Jamesem understanding brak zrozumienia to jest bardzo poważne committed people used by god powołani przez boga poświęceni bogu ludzie and yet they go through a time of struggle a jednak do takich doświadczeń takie przeżycia doświadczają white had a major problem Jakub White posiadał wielki problem. He was in such an emotional anxiety and stress. Tak był przepełniony tym niepokojem, stresem. That he could not forgive the people who actually inflicted pain in his life. Także nie mógł wybaczyć ludziom, którzy przyczynili się do bólu w jego życiu. And in this document she says, I w tym dokumencie ona mówi, I saw an angel hovering over my husband. I widziałam anioła, który unosił się nad moim mężem. Him to Jesus, I wskazywał mu Jezusa. I mówił do niego: Patrz na Jezusa, tego, który na krzyżu będąc, przebaczał ludziom. I również mówi, że zostało jej pokazane, że ta że te pracowanie ponad siły, Stress of mind, stres w umyśle weakened, y, osłabia, osłabia całe nasze życie, bo takie ciężary nosimy. You see why am I stressing that? Dlaczego podkreślam to? Because often when we talk about health message, Bo często kiedy mówimy o przesłwie zdrowia, our first mind goes to what? Do czego pierwsza myśl nasza zmierza? Food. Do jedzenia. What we eat. Co czy co jemy? A uh, few years ago now I was asked to present at uh, at a conference in New Guinea to prof uh, health professionals. Parę lat temu byłem poproszony, aby przeprowadzić pewne warsztaty dla medyków w Gwinei. Ponieważ zaprosili mnie, aby podzielił się z tym, w jakich, w jakich okolicznościach powstało poselstwo zdrowia adventystyczne. I, I to wtedy właśnie zacząłem to odkrywać. Today in our society, mental sicknesses are dominating human w dzisiejszym czasie w naszym społeczeństwie przecież choroby umysłowe dominują wśród problemów ludzkich because of stresses and anxiety właśnie z powodu tego niepokoju i różnych Broken stresów, tych złamanych relacji and here you have a typical example that even in the life of Ellen and James White they were beginning to have a stress a tutaj w, na przykładzie życia Ellen i James White'ów widzicie, że w ich życiu pojawia się niepokój. Nie wiem, czy macie tą świadomość, że Ellen White i James byli w pewnym momencie w separacji. Some people are horrified by that. Niektórzy są przerażeni, jak to słyszymy. Ale musimy uprzytomnić sobie tą, tą wiarygodność tej historii. Oboje znajdują się w Kalifornii. Ellen White ma pragnienie, aby pracować nad książką Życie Jezusa. A James White jest takim mocnym administratorem. Uh, you know, Wife, I, what? Wife.

And she holds something like this. It's a stem stillo lucenda. No, My dear friend. Moja przyjaciółka. I'm not quite sure what to do. Nie mam za bardzo, nie mam zrozumienia co mam robić. Because jak mam postąpić? Because James is so overpowering. Ponieważ James jest taki dowódca, że. He wants to dominate over my life. Chce zdominować całe moje życie. On mi cały czas mówi, co mam robić. He wants to control my life. On chce mnie kontrolować. I tam później, jak czytasz, no to po prostu wydaje says, się, że ona was krzyczy. But he will not have it. Ale nie będzie mnie miać. realized what she did. Ona uświadomiła sobie, co zrobiła. Next day, następnego dnia, she wrote a napisała to best friend, Do swojej przyjaciółki. And she i mówi, Lucinda, please, please. Proszę, proszę cię. Nie powinnam tak otwierać swojego serca. I Do ciebie, bo powinnam otworzyć się przed Jezusem. Spal te listy. And I'm so glad that Hall did not burn those Ale tak jestem szczęśliwy, że Lucinda nie spaliła tych listów. Because we have them on files now. Bo teraz są częścią naszej biblioteki. And we have a story. I mamy historię do opowiedzenia. Some people are horrified with that. Niektórzy są zdumieni, zszokowani. How Ellen White, James White? Co? Ellen White i James? Ale to była częścią tej historii. I ta, na, czym, na tym polega ta historia. Pan Bóg działa z tymi niedoskonałymi it ludźmi. I cały czas postawia posta, im wyzwanie, aby uprzełnieni sobie, co to znaczy ufać Bogu. She also began to write letters to her husband, who is now in Battle Creek. jest w California. I ona również zaczyna odpisywać i pisać listy do swojego męża, który znajduje się w Battle Creek ona w Kalifornii. I taki piękny list napisała. Drogi, kochany Jakubie, kocham Cię. I chcę Cię przeprosić, że otworzyłam się w ten sposób mojej przyjaciółce. Proszę o Twoje przebaczenie. Nie jestem doskonałą istotą, ale Ty też nie jesteś. Let's continue to our work. Let's continue to work together. Kontynuujmy w współpracę. For the glory of God. Ku chwale Bożej. Let's build the mission of God. Budujmy razem tą misję Bożą. But can you see the point that I'm trying to say? Czy rozumiacie co chcę przez to powiedzieć? God was trying to draw their attention. Pan Bóg pragnął zwrócić ich uwagę. To a lifestyle that was destroying them. To na rzeczy które próbowały ich zniszczyć. And in that same manuscript she says, I w tym samym manuskrypcie mówi, cheerful, "Widziałam, że teraz powinniśmy się w szczególny sposób zastroszczyć o zdrowie, jakie Bóg nam dał. I że powinniśmy pielęgnować pogodny, hopeful przepełniony nadzieją i pokojem stan umysłu for our health.

i dochodzę do konkluzji, that lack of well że brak dobrze zbalansowanego życia to stress and worry, negative and even prowadzi do stresu i zmartwień i do negatywnego usposobienia, zniechęcenia i do... Niechrześcijańskich postaw. You know what I wiecie, co ja doświadczyłem w swoim życiu, i mówię do Was jako do pastorów. Serce pastora do pastorów. To, o co doświadczyłem. Kiedy jestem przepracowany, wiecie, co pojawia się w moim umyśle?

tym, że Pan Jezus uzdrawia podczas soboty. Ona pokazuje, że Jezus pokazał wartość ludzkiego życia. I bardzo chciałbym położyć duży nacisk na tym. Godziny sobotnie stanowią czas uzdrowienia ducha i relacji. I teraz jeszcze te chwileczkę mojego doświadczenia, i za chwilę pewna uwaga. There's one thing that I regret. Jednej rzeczy żałuję. And I'm quite serious about it. Naprawdę poważnie o tym mówię. When I was in pastoral work, kiedy byłem pastorem, byłem I, I, I w to z tym. Byłem w związku z miałem w Byłem poświęcony w tym, prowadziłem ewangelizacyjne spotkania, miałem cztery zbory. Rzadko bywałem w domu. W tym czasie moja żona zajmowała się dziećmi, tak ustaliliśmy. Ale jeśli chodzi o moje emocje, to naprawdę szły w dół. I pamiętam, jak kiedyś zadzwoniłem do mojego przewodniczącego. And I mówię: Bardzo się już męczę. Nie mam takiego odpoczynku sobotniego z moją rodziną. A mówi: Spokojnie. Weź wtorek albo jakiś inny dzień wolny. Ale to nie to samo. If I'm thinking seriously, Jeżeli myślę poważnie, that that temple of time, że ta świątynia czasu invades the privacy of my life, y, comes of my life y, ona przychodzi do prywatnego mojego życia i y, tak y, przy, przytula mnie, ogarnia mnie y, Bożą Obecnością. to means that I'm in tym space. Czyli znajduje się w takim miejscu świętego czasu. time. Nie tylko rest. czasu, a nie, albo odpoczynku. It's a time to renew my identity. To jest czas, kiedy mogę sobie odświeżyć moją tożsamość. It's a time to renew the purpose of my life. Odnowić ten cel mojego życia. It's a time to refocus on my family. Czas, w którym mogę znów skupić się na mojej rodzinie, przyjaciołach, uwielbiać Pana Boga. To ta świętość tego czasu i ona czyni różnicę całą Jestem w boskiej obecności. I mogę tego żałować, co teraz powiem, ale to też mówiłem już w wielu miejscach. Mam nadzieję, że przewodniczący słucha. Wszedłem do wniosku, że od czasu do czasu, nie zawsze, nasi pastorzy powinni mieć pozwolenie, aby cieszyć się tym odpoczynkiem Sabbatu z rodziną. I really believe so. Naprawdę tak wierzę. On the basis. Na tej podstawie. On the basis of what God was trying to teach our movement. Co Pan Bóg uczył nasz ruch. And you know in this space that we live in. I teraz w tym czasie, w którym żyjemy. Maybe it's different in this part of the wall. Może tutaj jest inaczej. All in Australia we try to feed everything into Sabbath hours. My staramy się wszystko zmieścić podczas soboty. Wszystkie programy, wszelką ewangelizację. And it's to do so. Oczywiście ważne jest to wszystko. Me, nie zrozumcie mnie źle. But from time to time. Ale od czasu do czasu, Our should experience the blessing of holiness of the time. pastorzy powinni móc cieszyć się świętością tego czasu, to jest to czas, w którym Bóg Ponieważ to jest ten czas, który Pan Bóg przeznaczył na to, abyśmy znów nabrali skupienia na tym, co jest ważne dla Niego samego. Czy jestem bezpieczny? Tak, to jest to, mam mówię również do przemawiam również but, do przewodniczącej diecezji. But, but see, ale, ale mówię przez y, y, siły administracyjne. Ale wszyscy wy przewodniczący diecezji, on board. Powinniście poważnie się na tym zastanowić. Now, Sabbath should not be treated as a nie chodzi o to, że, że sabat to jest taka ucieczka, ale tak bardzo potrafimy działać, że zapomnimy o świętości tego czasu. Chciałbym zasugerować, że podczas tego etapu.

Czas nad nią. A, a potem powiedział, że daję wam odpowiedzialność. I do, dobrze roztropnie Trochę I Pan Bóg również dał im najlepszy pokar. Najlepszy pokar. I teraz to, co jest najbardziej interesujące w tym? Po tym, kiedy Ellen White otrzymała tę wizję. She didn't say really until 1964. Nic nie, nie, nie powiedziała na ten temat aż do czasu 1864 roku. Ale to co chciałbym zasugerować, that this time she wrote to the Ale w tym czasie pisała tylko listy do zboru. I chciałbym wskazać na kilka ważnych dla niej rzeczy. Zwróćcie uwagę na te kilka spraw. I think that's the next one that I want to emphasize. Okay, notice what she is saying. She talks about moral issues. Mówi na temat problemów moralnych. She talks about spirituality. Również na temat duchowości. In another place she says that, that ministers have quite a lot of knowledge. Na innym jest też mówi o kaznodziejach, którzy mają dużą wiedzę. But sometimes with lack of activity and 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 balance. Ale czasem brak aktywności, takiej ba, balansu, zrównowagi. They doświadczają problemy na temat wiary. She talks about over of mind, Mówi na temat uh, um, overtaxing mind. A, putting too much m in. O przepracowaniu umysłu. Then she talks about Mówi na temat przepracowaniu. Co I o czym jeszcze? Oh, yeah. Read this one. I to jest ważny cytat. To jest fragment listu do pewnego brata. Ci, którzy wierzą prawdzie, powinni być gospodarni, stosować proste, zdrowe jedzenie, nigdy nie żyć ponad stan. To jest bardzo ciekawe, ponieważ widzimy pewne rzeczy, które mówi, ale nie mówi wszystkiego, ponieważ wiemy, że w tej wizji widziała o wiele, wiele więcej about the diet. na temat zdrowia. So in 164 in 1864 she published uh, she published one chapter in spiritual gifts. Jeden z rozdziałów darów duchowych. And then she talks about simple basic principles of life. Mówi na temat takich podstawowych prostych zasad życia. Sunlight, hygienics. Światło słoneczne, higiena, świeże powietrze. And so on. I tak dalej. Baci takes people's mind right to the garden of eden she, she says the problem is its intemperance Też mówi o tym, że często problemem jest brak wstrzemięźliwości. A brak wstrzemięźliwości jest naruszeniem Bożych zasad. And it leads to I prowadzi do niezdrowego życia. A mówi, że we wszystkim, co robimy, potrzebujemy zrównoważonego stylu życia: w pracy, w jedzeniu i piciu. I to jest szok i na tym polega ten cały szok because also at that time ponieważ James w... White and Ellen White began to publish six publications on health ponieważ w tym czasie Ellen White wraz z Jamesem opublikowała sześć różnych publikacji na temat zdrowia and she only inserted few spiritual references and the rest of the publication included i tak naprawdę one zawierały tylko kilka odniesień do spraw duchowych, a wszystkie artykuły były napisane przez takich wczesnych reformatorów zdrowia. Jeden z naszych historyków, Richard Schwartz, kiedy komentował te wydarzenia, made the following observation. Następującą uwagę poczynił. Kiedy tylko Ellen White zaczęła mówić i pisać obszernie w temacie zdrowego życia, wiele osób zwracało uwagę na podobieństwo jej nauk z poglądami wczesnych reformatorów zdrowia. Zajęci problemami wojny domowej oraz rekonstrukcji podczas lat 60. XIX wieku. Ale to był XIX <ścoughs> Amerykanie byli mniej zainteresowani przez przestrogami reformatorów zdrowia. W tym samym czasie osiągnięcie w dziedzinie nauk medycznych na polu antyseptyki, bakteriologii i patologii oddaliły w cień reformatorów. Next one. Wielu, z nich naśladowców, wielu z ich naśladowców zwróciło swoją uwagę na gimnastykę i program kultury fizycznej. Dio Luisa. Stare pomysły i przekonania odeszły w cień. Zdawało się, że zbiór zasad zaczerpniętych z reform rozwijanych przez ćwierć wieku jest skazany na odrzucenie jako odrębny system. W tym krytycznym momencie adwentyści dnia 7 dodali zasady zdrowego życia do zasad swojej wiary. Czy widzicie, co się tu dzieje? To nie było wymyślenie czegoś nowego, ale refocusing of something, that people were letting go. Ale to było skupienie się na czymś, co ludzie przepuszczali. The basic of life, is than cure. Podstawowe zasady zdrowia. Lepiej zapobiegać niż leczyć. So my question was, Więc moim pytaniem było quite simple. bardzo py proste. Więc czym wyróżniał się właśnie Kościół Adwentystów i ich po poselstwo i zdrowia, które głoszą? Is it just a matter of food? Czy to chodzi tylko o jedzenie? By the way, jak przy okazji, just this morning, I won't take time to read it. Dzisiejszego ranka. Teraz nie będę teraz go czytać. In the Australian paper, w Australii w gazecie, they publish an article which says which foods can help you live longer. Opublikowany artykuł: Jakie jedzenie pozwoli ci żyć dłużej? It's not by nie, on, nie został on napisany przez Adwentystów. I podaje listę pokarmów, które. Po, 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 pozwoli cieszyć się dłuższym życiem. I, excerpts, uh, I może warto przetłumaczyć to dla pastorów, przynajmniej Very interesting. Bardzo ciekawe. Więc pytanie brzmiało jaka jest różnica i to jest to co chciałbym zasugerować. In an the Day Zasugerowałem to w magazynie Ministry e, pod tytułem Setno poselstwa zdrowia adwentystów w it. W czasie, kiedy wydawało się, że stare reformy zdrowia są skazane na zapomnienie jako odrębny system, Ellen White przedstawiła nowy punkt zainteresowania. Po pierwsze, przyciągnął uwagę do tego, co dla Boga ma największe znaczenie, czyli zdrowie duchowe. Po drugie, zapoczątkował świadomość holistycznego podejścia do dobrego samopoczucia. You see the difference about the Seventh Day Adventist health message. A więc różnicą poselstwa zdrowia głoszoną przez adventystów jest holistic approach to life. Jest te holistyczne podejście, całościowe podejście do życia. Spiritual nutrition first. duchowe odżywianie na początku. Followed. I potem następuje. By a balanced lifestyle. Zbalansowane styl życia. Do you very best. Choose. Make the best choices. Wybierz to, co najlepsze dla dla ciebie. Live balanced life in everything that you do. We wszystkim, co robisz, żyj w sposób zbalansowany. In order that you may be happy. Abyś mógł być szczęśliwym. And may I say? I niech, czy mogę powiedzieć? That we ought to aim for the ideal which is the Garden of Eden. Przecież niech celujmy cały czas w ogród Eden. But if you choose to be a vegetarian, Ale jeżeli wybierasz aby być wegetarianinem, sure Upewnij się, że będziesz miał możliwość być zbalansowanym wegetarianinem. Tak aby mieć zbalansowaną dietę. Ponieważ znam wielu wegetarianów, którzy Unhebby są niezdrowi. I chorzy. dlaczego siebie sami zabijają? When I see the doctor that is my friend kiedy widzę się z moim przyjacielem, który jest lekarzem, i żebym sprawdził, he asks me a on zadaje mi pytania: What's wrong with the Co się dzieje z Adwentystami? Wszyscy wydają się być wegetarianami, ale B12. Ale kiedy przychodzą do mnie, muszę im dawać szczepionki. Zastrzyk z witaminą B12. Because, because of the of vitamins in the Z powodu braku, albo niedoboru witaminy B12. is we need to do our best, but in a balanced way. A więc to co chcemy zrobić musimy, no to co najlepsze jesteśmy w stanie, ale And w balansowany sposób. Ellen White. I wiecie czy że Ellen White for many years it took them quite a long time it took her quite a long time to become a complete vegetarian Because przez wiele wiele lat bo to za, naprawdę był długi proces nie stała się całkowitym wegetarianinem She was used to meat eating Ponieważ bardzo była przyzwyczajona do jedzenia mięsa And then when she arrived in Australia a wtedy właśnie kiedy pojawiła się w Australii She came to a point where she says food is completely out of my diet Wtedy kiedy powiedziała, że tego rodzaju pokarm zupełnie nie ma miejsca And w mojej diecie. And point. I na tym właśnie to polega. A holistic approach to life. Holistyczne podejście do życia. So that that can impact our body. Tak aby dobrze, do, dobre to miało wpływ na nasze ciało. And then you've got to look at the basic ingredients. I zwróćmy uwagę na co w skład, taki podstawowy skład tego. Exercise. Ćwiczenia. If you would have get up early this morning, I was up at I was up at four o'clock. Już o czwartej rano udałem się na jednokilometrowy spacer, ponieważ właśnie w ten sposób ćwiczę. Ale zwróćcie uwagę na to, na co ja odkryłem. W Australii mamy taki akronim i w tym akronimie zaufanie do Boga jest na samym końcu. I suggest to you, i chciałbym zasugerować, że i, i zaufanie do Pana Boga powinno być pierwsze. Możesz odżywiać się najlepszym pokarmem możliwym. Friends, not going to i tak nie zmieni twojego życia. Oczywiście mogłysz dobrze czuć, ale wiecie, co zmieni serce? To moc ewangelii. Dzięki Duchowi Świętemu. Które przynosi duchowe odnowienie. I zaczynasz widzieć życie przez Boży pryzmat. I to było w centrum naszego poselstwa zdrowia. Now when you put the two and two together, kiedy weźmiemy pod uwagę te dwie rzeczy, the basic themes of the great controversy. te podstawowe zagadnienia związane z wielkim bojem and then spiritual nutrition i ten duchowy pokarm and the nutrition. oraz fizyczny and pokarm. Us to daje nam moc, to abyśmy odzyskali tą wizję i tą taką chęć życia. I'm 68 now. Mam 68. Jestem 68 latkiem. Nie jestem młodym kurczaczkiem. But I tell you what, I love what I doing. I have a passion for it. Ale wiecie, mam pasję, chcę żyć. I need to be careful that I don't overwork. Muszę naprawdę być ostrożny, żeby nie nie. But I need to keep my life in Nie przepracować, ale muszę naprawdę zachować swoje życie dobrze zbalansowane. But what I am discovering in ale to, co odkrywam, to, to dodaje mi sił, to rediscover the beauty of life. aby jeszcze raz odkrywać piękno życia. I nie, ktoś kiedyś mi powiedział: że old. się. A ja powiedział, nie, 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 nie. Because I have this philosophy. Ponieważ ja mam nie, filozofię. nie, 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 jest czas, i When dzień. You enter into a sphere of eternity. Kiedy w tym czasie już zacz, przeniesiemy się do tej wieczności. And you begin to see new I wtedy będziesz śnić nowe wizje. New nowe marzenia. You're with new I będziesz alive. wzmocniony nową jakością życia. Not getting old. I już nie będziemy się starzeć. Teraz może trochę moje kości się Ale ta. Ten duch pozwala, że idziesz do przodu. And I ja myślę, że to jest właśnie sercem adwentyzmu. A więc, jeżeli chcemy to po wszystko podsumować, w centrum, w sercu naszego adwentyzmu jest Szabat, czas Szabatu, który daje odnowienie spirit każdego tygodnia. Każdego tygodnia I have a time to remember. mam czas, aby pamiętać. Diet. Też y, dobrze zbalansowana dieta. Balance Zbal równowaga w pracy. Give you daje mi a new spirit nowego ducha it gives you a new vision daje nową wizję it gives you a new joy nową radość cheerfulness hopefulness peace of heart and motivation czyli tę wesołość spokój serca i motywację This is the heart of our adventist health message N na tym właśnie to jest odleże u serca naszego poselstwa zdrowia But right in the center of it a na samym centrum tego we have mamy our lord jesus christ mamy Jezusa and you see with him w nim możemy żyć życie, które jest dobrze zbalansowane. Ale pamiętajmy, że zdrowy styl życia nie jest końcem, celem samym sobie. Zwróćmy uwagę na to, co Ellen White tutaj mówi. Zdrowy styl życia the best conditions stanowi najlepsze warunki for to God and men. dla najlepszej służby dla Boga i człowieka. Ja Wiem, że słuchacie w ciszy. Cichości. Ale It's not for some secluded life. Zwróćmy uwagę, właśnie ten zdrowy styl życia przygotowuje nas do misji. dlatego jest bardzo ważne, aby patrzeć na, na, na to zagadnienie z tej perspektywy. You w know, uh, 1900, 1900 roku John Kellogg zamąciło mu się w głowie. He became so obsessed with a healthy Tak bardzo był pod, tak obsesję na punkcie zdrowego stylu życia. I pozwólcie, że podzielę się dwoma listami, które wysłał do Ellen White. W 1898, roku wrote. 1898 roku napisał, Those who meet the Lord when He comes will be above the power of disease as well as the power of sin. Ci, którzy spotkają się z Panem, kiedy on przyjdzie, będą ponad mocą wszelkich chorów oraz mocą grzechu. They will reach this by obedience to the truth. I uzyskają ten stan dzięki posłuszeństwu w prawdzie. But do you know what truth meant to Him. Ale wiecie, co dla niego oznaczało prawda? Vegetarianism. Wegetarianizm. Then he said, I wtedy też również dodaje: Uzdrowienie z choroby jest ukończeniem, uwieńczeniem pracy odpuszczenia. Czyli, jeżeli jesteś chory, Pan Bóg nie przebaczył Twoich grzechów. I w i w odpowiedzi na to, Ellen White, wrote book, Ellen White napisała piękną książkę. The Minister of Healing. Ee wielkiego lekarza. Can I to chciałbym teraz tutaj zasugerować that with all tego sort of writings and books of Ellen White, there is always a context to Każda książka Ellen White zawsze not, ma posiada pewien kontekst historyczny. matter of a statement here and a statement there. To nie chodzi tylko o to, żeby jakieś zdanie zacytować sto, a jakiś stan. You need to understand stąd. the context. Trzeba zrozumieć ten kontekst. So to conclude this section. A więc żeby spodsumować, I would like to suggest to you. Chciałbym zasugerować. The heart of the Seventh-day Adventist health message. że sercem poselstwa zdrowia Kościoła Adwentystów. is a spiritual relationship with Jesus. Jest to duchowa relacja z Jezusem. Focus on our well-being. Skupiona na naszym dobrym stanie And life of i życiu poświęconym służbie. Chciałbym podzielić się z Wami fragmentem z książki Śladami Wielkiego Lekarza. Ponieważ to, tutaj jest opisane to, o co Jezus się troszczy. Życie Chrystusa stanowiło religię której nie ma kast. Religię, która Żyda, Żydów i Pogan, wolnych i niewolników, łączy przed Bogiem we wspólnym braterstwie, w równości. Żadna sprawa polityczna nie wpływała spo na sposób jego postępowania. Nie czynił żadnej różnicy między bliskimi a obcymi, przyjaciółmi a nieprzyjaciółmi. Do jego serca przemawiała każda dusza pragnąca słów żywota. Takim był Jezus. I to był ten Jezus, którego odkrywała Ellen White and reminding us about i przypominała nam o nim. And then she said, A wtedy powiedziała: will be the transformation Zdumawiająca będzie przemiana. Tego, kto z wiarą otwiera serce dla Zbawiciela. Te duchowe odżywianie. Jeśli chodzi o ten artykuł, który jest przetłumaczony i będzie udostępniony, to, to jest to, co tam napisałem. Please read it. W końcu doświadczenie relacji z Bogiem, zbudowanej na zaufaniu, wierze i pewności Jego obecności, dotaje motywacji i inspirującej energii. Dzięki udzielonej przez Boga mocy i dzięki światłu, jakie daje, możesz więcej zrozumieć i osiągnąć więcej, niż kiedykolwiek marzyłeś. To tutaj znajdujemy sedno Poselstwa Zdrowia Adwentystów Dnia Siódmego postawę motywacji i inspiracji do Bożej Misji, misji na świecie. Czy widzicie, jak bardzo ważnym jest ten Wielki Bój? Ten temat Wielkiego Boju oraz poselstwo zdrowia. Ponieważ następną rzeczą, jaka pojawia się w historii naszego kościoła, 1972, w, 1872, w 1872, 1872, jest wychowanie, edukacja. Two years later, Dwa lata później mission. misja. We've sent John Andrews świę, z, z, w, z Jana Johna Andrewsa do Europy. chciałbym zasugerować, że w ten oto sposób, ja mogę zobaczyć Boże działanie w historii, in order that God now prepares people for mission. I widzę, że Pan Bóg przygotowuje swój lud do misji, them to have clear minds, pozwalając uczynić ich umysł otwartym, czystym, of Jesus. po to, aby mogli ży wieść życie pełne znaczenia w tym eschatologicznym czasie oczekiwania na Jezusa. I to jest temat do rozmyślań. Wiem o tym, że niektórzy dziś wieczorem albo kiedy indziej znów powróci do swojej codziennej rutyny. Te zdania, cytaty z Ellen White. Because even perhaps now you're not listening. Bo być może nawet i teraz nie słuchacie. Because you have your own perceptions. Bo macie swoje własne zdanie na ten temat. But I just hope and pray. Ale ja mam po prostu nadzieję i modlę i że Duch Święty dotknie waszych serc i waszych umysłów, że gdziekolwiek jesteś, Pan Bóg pragnie, abyś znów uświadomił sobie tej, tą szerszą perspektywę, którą Pan Bóg ma to dla, make you dla twojego an życia. Instrument, aby uczynić się instrumentem, instrument tym, który będzie użytecznym dla Jego celów. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. Później będziemy jeszcze dyskutować, ale teraz będzie przerwa.